Witam Was, moi kochani. Nazywam się Izabela Kłusek i mam wielką przyjemność spotkać się dzisiaj z Wami w dniu bardzo szczególnym, albowiem dzisiaj, w dniu 14 października, obchodzimy dzień urodzin Misia Książkowego. Dzień został ten przyjęty z uwagi na wydanie w dniu 14 października 1926 roku powieści dla dzieci o Misiu Puchatku. Na pewno wszyscy znacie Misia Puchatka i jego przygody. Na pewno Wam kiedyś czytała mamusia z tatusiem do kolacji, po kolacji, do spania. Albo też sami sięgnęliście po tą książeczkę, będąc w bibliotece. Bowiem przygody Kubusia Puchatka są fantastyczne. Ale powiem Wam szczerze, że dzisiaj jest dzień każdego misia, nie tylko tego książkowego i nie tylko Puchatka, ale każdego misia, a na pewno macie u siebie w domu pluszowe misie. Bo któż ich nie miał? Każde dziecko kiedyś dostało w prezencie takiego misia i to była najwspanialsza nasza przytulanka. Ja też takiego misia miałam i też bardzo go kochałam. Myślę, że Wy też w domu macie takie swoje ukochane misie. O misiach napisano wiele bajeczek, wiele wierszyków, nakręcono też mnóstwo filmów. Z przyjemnością oglądaliście na pewno przygody Misia Uszatka. To jest nasz taki rodzimy polski miś, bowiem miś Kubuś Puchatek urodził się nie w Polsce, ale miś Uszatek to jest nasz polski miś. I napisano o nim książeczkę, ale też zostały sfilmowane jego przygody. Kiedyś, jak moje dzieci były małe, to na dobranoc bardzo często oglądały w telewizji bajkę o Misiu Uszatku. Chciałabym Wam teraz zaprezentować piosenkę, którą bardzo lubił Miś Uszatek i tą piosenkę często śpiewał. Słonko świeci dla wszystkich, słonko świeci dla wszystkich, dla dużych i małych, dla śniadych, piegowatych, dla czarnych i białych, dla motyli i kwiatów, wróbli i słowików, a nawet dla ślimaka i dla ryb w strumyku. Słonko ogrzewa wszystkich, Dorotkę na piasku i kota na balkonie, zgrabną sarnę w lasku, ogrzewa w polu zboże i rzekę, co płynie, nawet czmiela, co właśnie siadł na koniczynie. Słonko świeci i grzeje i rozprasza cienie, jakże jasne i ciepłe są jego promienie. To jest ulubiona piosenka Misia Uszatka. Chcę Wam jeszcze przeczytać pewną przygodę Misia Uszatka. Miś Uszatek nie wiedział, co to jest mróz. I pewnego dnia właśnie usłyszał, że coś takiego jak mróz istnieje. Spójrz, misiu, powiedziała z rana Zosia, jakie śliczne kwiaty namalował mróz na szybie. Śliczne, śliczne, zachwyca się Uszatek. Teraz pójdę, myśli sobie, zobaczę, jak wygląda ten mróz, który tak ładnie umie malować. Okręcił miś szyję szalikiem i wybiegł na dwór, ale pod oknem nie było nikogo. Już na pewno mróz poszedł, pomyślał miś, oglądając ślady butów na śniegu. Wtem nadbiegł kogucik. Byłem na dworze, zawołał. Taki tam mróz, że aż zatyka w dziobku. Uszatek bez słowa wybiegł za wrota na drogę. Rozgląda się na wszystkie strony, patrzy na ślady, a jest ich dużo na drodze. Gdzie poszedł mróz? Myśli. Na drodze spotkał Uszatek kruczka. Wracam właśnie z pola, zawołał piesek. Mróz tam szczypie w nos i w uszy. Pobiegł Uszatek na pole, spotkał w polu zajączka. Nie widziałeś tu mrozu? Zapytał Uszatek. Mróz jest wszędzie, odpowiedział zdziwiony zajączek. Na łące pokrył strumyk lodem. Popędził teraz miś co tchu na łąkę.
Zobaczył lód na strumyku, zobaczył też ślady dużych butów. Ślady szły od rzeki do lasu. I tu już nie ma mroza, pokiwał miś głową. Pewnie skończył dziś robotę i poszedł do lasu, żeby odpocząć. Jeżeli chcecie poznać przygody misia Uszatka, przyjdźcie do biblioteki i wypożyczcie książkę o misiu Uszatku, jeżeli nie macie takiej u siebie w domu na półeczce. Wtedy poznacie, ile pięknych przygód miał miś Uszatek. Nie tylko jest miś Uszatek, ale jest jeszcze miś Paddington. Przygody misia Paddingtona zostały opisane przez Michela Bonda. Paddington to niezwykły miś, to niedźwiedź, mały niedźwiedź, który mieszkał w zakątkach Peru, najbardziej mrocznych, jak sam o sobie mówił, w najbardziej mrocznych zakątkach Peru. Jak zmarła jego ciocia, to on wyemigrował, na gapę pojechał pociągiem do Wielkiej Brytanii. I tam na dworcu metra znalazła go pewna para małżeńska, pewne małżeństwo państwa Brownów. I zabrali go do siebie, do domu. Ten niedźwiadek uwielbiał marmoladę i miód, tak jak i miś Uszatek, jak miś Kubuś Puchatek, jak wszystkie misie, bo dobrze wiecie, że ulubionym przysmakiem wszystkich misiów jest właśnie miód. Myślę, że wy też lubicie miód, bo jest i smaczny, słodziutki, i zdrowy, a szczególnie teraz, jak jest jesień, to warto sięgnąć do miodu, żeby poprawić swoje zdrówko. Moi kochani, myślę, tak jak wspomniałam na początku, że w waszym domu też macie pluszowego misia. A ponieważ jest dzisiaj jego święto, proponuję, żebyście uściskali swoje misie, przytulili i złożyli im najlepsze życzenia z okazji ich urodzin. Żegnam się z wami. Czytajcie książeczki o misiach, oglądajcie bajeczki o misiach, bo są zabawne, wesołe, a mogą też nauczyć, co znaczy przyjaźń, bowiem wszystkie misie mają mnóstwo przyjaciół. Miś Puchatek miał mnóstwo przyjaciół. Na pewno znacie jego przyjaciół, przynajmniej ze słyszenia. Tak samo i miś Uszatek. I jeżeli będziecie o nich czytać bajeczki, książeczki, wierszyki, oglądać filmy, nauczycie się wiele dobrych rzeczy, które później będą wam w waszym dorosłym życiu dobrze służyć. Żegnam się z wami. Do widzenia.